Dobra. Zaczynamy. Start. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, chciałem na dzień dobry, na wstępie tego filmiku, o którym będziemy tutaj zaraz opowiadać, pewne historie, które nas bardzo ujęły, o które ktoś tam kiedyś prosił. Chciałem pozdrowić na wstępie Martę. Ze Skarżyska ona jest? No, wie, w okolicach Skarżyska mieszka, no, ale obiecałem. Ale tam, Marta będzie wiedziała, o nią chodzi. A poza tym jest szczególną oglądaczką, tak, ponieważ rozpoznała mnie na filmiku Andrzeja, a pochodzi z moich stron rodzinnych i nigdy nie była w Holandii. Mało tego, to jest rodzina tutaj pani ekspedientki, która ma sklep spożywczy tutaj niedaleko. No. Tak. Także wszystko tutaj, słuchajcie. Świat jest mały. Sama rodzina tutaj jest skarżyskowa. Nie no, ogólnie to ten. Kiedyś była prośba, tam w któryś komentarzu, w jaki sposób się poznaliśmy. To było absolutnie jeden wielki przypadek. Otóż... I to wyszło z mojej inicjatywy, niechcące, ale z mojej. No, otóż któregoś pięknego, nie wiem, popołudnia, ranka, nie pamiętam, czy ja wieczora. Ja to popołudnia, no co to? U ciebie to było popołudnie. Dostałem wiadomość na Facebooku, że ktoś cię tam do znajomych dodał. Kurczę, mówię, co jest grane, nie? Nie znam osoby w ogóle. Czasami jest tak, że ludzie się pytają, znaczy tam... znajdują mnie na Facebooku i pytają się o pracę. Też w Holandii i tak dalej, jakieś tam rzeczy takie związane z Holandią, nie? No i też tak myślałem, że może o to chodzi. No ale tam skontaktowałem się z Justyną. Mówię, co się stało, dlaczego tego? I mówię, a bo to przez przypadek. No. To ja może opowiem teraz z mojej strony, jak tak, to było. Tak. Któregoś dnia, a to było kilka miesięcy temu, będąc na Facebooku... Dokładnie 16 listopada. Tak. To było niby tak niedawno, a tyle się już wydarzyło. I będąc na Facebooku, chciałam zobaczyć, co się dzieje u mojego znajomego w Radomiu. No. Nie rozpraszaj mnie. No nie rozpraszaj. W Radomiu, który nazywa się tak samo jak... Jak ja. Jak Andrzej. Imię i nazwisko ma takie samo. I wyświetliło mi się kilka osób o tym samym imieniu i nazwisku. I ja nieświadomie, zupełnie nieświadomie, zaprosiłam Andrzeja do znajomych. Wysłałam mu zaproszenie. Nie, tak. Dobrze. My się pokłócimy. Dobra, okej. Okay. Jeżeli potem się fajnie godzimy. No, dobra, okej, okay, nie rozpraszaj mnie. No właśnie rozproszyłaś no mnie. No i wieczorem... Ku mojemu zdziwieniu dostaję wiadomość, że Andrzej Możesz mówić chamski. Andrzej H. zaakceptował moje zaproszenie. A ja się bardzo zdziwiłam, bo ja nikomu zaproszenia nie wysyłałam, przynajmniej świadomie. No i tak się zaczęła nasza znajomość. Po prostu Andrzej stwierdził, że skoro tak się stało, że zaprosiłam go, to nic nie dzieje się przypadkowo. Tak. No i w ten sposób zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. Rozmawiać bez żadnych tajemnic, po prostu opowiadaliśmy o sobie. Potem bezpośrednio na kamerce sobie pogadaliśmy, porozmawialiśmy i tak dalej. No i stwierdziliśmy, że coś, fajnie nam coś, się rozmawia. Coś tam iskrzy. I chyba nadajemy na tych samych falach. I potem ten. Raptem któregoś dnia mówię, jadę do ciebie. Nie, tak było. No było. No. Znaczy jechałeś do Polski. No jechałem do Polski, no. No mówię, dobra, jadę do ciebie. No i tutaj przyjechałem do Skarżyska. Na 5 dni, to było w grudniu chyba, nie w święta. To było przed Sylwestrem. Przed Sylwestrem, no dokładnie, po świętach zaraz w tym okresie przed... No w trakcie Sylwestra też. No, nie 5... zacinaj się, do w takim filmiku nie umiesz się wysłowić. Brakuje ci słów. No i byłem sobie. Byłem tutaj 5 dni, okazało się, że fajnie się dogadujemy, że wszystko jest dobrze. Tam oczywiście musieliśmy się trochę pokłócić, ale potem się znowu godziliśmy. No i ten... Wszystko przed nami. Nie wszystko przed nami, no także jesteśmy tak w sumie można powiedzieć już oficjalnie od 16 listopada. To już normalnie kupa czasu. No, kupa czasu, to już 4 miesięcznice były. Miesiączki 4. Będą. No i co, no potem Justynę sprowadziłem do Holandii na 2 tygodnie. Sprowadziłeś, zaprosiłeś tam. Zaprosiłem, no wszystko było opłacone, transport i tak dalej, no i było bardzo przesympatycznie, ja uważam. No ja też tak uważam. Holandia się okazała pięknym krajem dla Justyny. No, mnie się bardzo podoba. I dalej będziemy rozwijać ten nasz związek tutaj. To nasza znajomość. No i tak są plany. Są plany, o których na razie nie będę mówił, ale są plany dalekosiężne. Bo ponieważ nie da się zaplanować życia. Nie. I nie da się przewidzieć, co będzie. I dla tych, którzy tam no, naśmiewali się, że to któraś z rzędów partnerka Andrzeja, to uważam, że nie on jeden ma... którą z rzędu partnerkę. A ty ile miałeś partnerek?
partnerek żadnej, ale partnerów to już nie będę robiła. No. Mało jest takich, którzy mają jednego od początku do końca no. I po prostu trzeba szukać do skutku. Dokładnie. Także mamy plany. A co będzie dalej? Ale plany są dalekosiężne. Ale co będzie, to życie pokaże. I czas. No. I co jeszcze mamy? Zima u nas jest tutaj. Śniegiem sypnęło dzisiaj. Co, nie sypnęło śniegiem dzisiaj? No trochę, no, no. Trochę. Tak. Ale zask nie ma. Tak delikatnie, no. No także Justyna ma mieszkanie, także na chatę nie leci u mnie. No nie. Na kasę też nie. Na mnie lecisz. No tylko. No nie, tylko. I co? Tylko. Piesek tutaj z nami jest też w Skarżysku. Jest bardzo fajnie, naprawdę. Poznałem, można powiedzieć, całą rodzinę Justyny, dwie córki z, ich partner, z jej partnerami. Z ich partnerami, przepraszam. Z ich partnerami. Z ich partnerami, nie swoimi. I wnuczka. No i wnuczka, no i w ogóle fajnie, fajnie, naprawdę jest sympatycznie. No. Także trzymajcie za nas kciuki, tak jak ja za kciuki trzymam za was też, zawsze i wszędzie. No i co można powiedzieć, że jak ktoś szuka drugiej połówki, czy w ogóle no, no. Po prostu partnera, to życie jest bardzo zaskakujące i wszystko się może zdarzyć. A my jesteśmy tego przykładem. No. Przykładem jesteśmy tego, że nie znaleźliśmy się przez serwis na przykład randkowy, tylko naprawdę przypadkowy i to jest chyba najlepsze. Ale Facebook to trochę podobny do Facebooka. Nie, to zupełnie co innego. Ale można też zawierać znajomych. No inaczej byśmy się nie poznali, nie? Przecież byś no. Niechcący listu do mnie nie wysłała tam no raczej. 30 lat temu przykładowo. No. Oj, wyślę do Andrzeja Chamskiego niechcący list. Mimo no. Tego, że on nie jest z Radomia. No. Ale najlepiej, bo jeszcze... To Kasia chyba przez pomyłkę, tak? Mnie zaprosiła. A i Kasia Inga. No, dwie córki też niechcący mnie zaprosiły, nie? Bo wiecie, oglądały twój profil. No, musiałem najpierw się śmiały ze mnie, że zaprosiłam cię niechcący i no. Nie wierzyły mi w to. No. A potem się okazało, że same jedna, zrobiły to jedna samo. Jedna i druga, ten na niebieski ten. Twój profil. Dobra, słuchajcie, trzymajcie się, już nie będę wam tutaj głowy w tą niedzielę zawracał. No, jak... No, będę w Holandii w środę wieczorem, to tam trochę filmów powrzucam, bo tam mam ten lepszy internet. Trochę tutaj nakręciliśmy parę rzeczy i to wszystko będzie tam powrzucane. Także pozdrawiam wszystkich ze Skarżyska, wszystkich naszych widzów, bo teraz mogę powiedzieć, że naszych. Widzicie, że Justynka nie boi się kamery. Trochę się boję, to nie jest nie tak, nie gryzie. Mam tremę, ale... No, ale to nie jest to, co było kiedyś. No. No, już nie będę wymieniał tego imienia, bo nie wolno tego imienia wymieniać już. Nie. To w Harry Potterze nie wolno. Ale zupełnie inna klasa. Inna klasa kobiety, naprawdę. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, trzymajcie się, cześć, pa.